ubrania? Tak. Będzie pani mierzyć? Nie, to nie dla mnie. A, tu tak. Już jest założone. Basieńko, to tak to. Dobra. To odwinąć. Dzisiaj pani by chciała? O, tak bardzo? Zrobimy. Poczekać jak najbardziej można. Na drzwiach mamy napisane, że od 9 do 17, a tak naprawdę jesteśmy tu od świtu, jak potrzeba, to i do nocy. Czasami tak po prostu potrzeba, no, że jest bardzo dużo pracy i po prostu trzeba nadgonić. A rano dlatego, że jest mniej klientów i po prostu łatwiej, bo tak w ciągu dnia obsłużyć każdego, trzeba się odrywać od tej pracy i dużo czasu to zabiera. Widzisz, pani jest, jak pani obszarpał, tak? Przyjedzie i pojedziemy do domu, tak? Bo trzeba zrobić i nie skończyła. O pomyśle też się dowiedziałam od swojej znajomej, która też założyła spółdzielnię socjalną. Co prawda ja się dowiedziałam później, u niej to dłużej trwało, ale to tak, no właśnie taką pocztą pantoflową. Potem raz byłam na spotkaniu w ratuszu, gdzie było mówione na temat spółdzielni, na pomysł, spodobał mi się bardzo, no i zaczęłam działać, zaczęliśmy działać grupą. Wszystko byli znajomi. To nie były przypadkowe osoby. Spółdzielni nie mogą. Ja dzisiaj wiem z perspektywy czasu, że nie mogą jej tworzyć przypadkowe osoby. Na pewno. To muszą być ludzie, z którymi da się dogadać. I to jest podstawa taka, jeśli chodzi o ludzi. Tak? Muszą coś umieć, chcieć pracować. I to muszą być na tyle normalni ludzie, że nie będą potem, prawda, jakichś tam sytuacji chorych stwarzać, bo można. No właśnie, mamy problem. Piękna. Ale kochana, to jest obok szkół. Ono obok. No jakby się to podkleiło. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli nie możesz tego ukryć, to zrób z tego atut. Tak. Wszyć tu tak coś nowego. Zrobimy właśnie, metalowy zamek na całej długości. Mhm. Tylko jakim kolorem to zrobimy? Guziki są czarne. No bo to tego nie widać. Czarne, wszystko jest na czarno. Zobaczymy, jaką taśmę się uda dostać, bo to pewnie trzeba będzie jakąś taśmą oprzeć, taką bawełnianą. Krawcowe miałyśmy dwie, tak, Małgosiu? Beatka i Zosia. Zosia, tak, bo jedną mamy, no tak, dziecko nam się urodziło w międzyczasie i mamy panią na urlopie macierzyńskim. Poza tym to co tam miałyśmy? Ekonomistkę, tak? Jedną i drugą, fryzjerkę. No ale w usługach krawieckich ja trochę pracowałam już wcześniej. Wiedziałam, że jest popyt. Że jest popyt, że można się z tego utrzymać, bo no, w dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć jakąś niszę, w którą można się wbić i na której jeszcze na chleb zarobić. Utrzymać się to było trudne. No i tak spróbowałyśmy z tymi usługami. No i wyszło. Plany były takie, że będą to przeróbki krawieckie, ale główną pracą miał być sprzedaż też internetowa. I te szale miały się przeciążyć ku właśnie pracy takiej spokojnej, w domku, przy internecie, a w firmie pakowanie rzeczy i sprzedawanie, prawda, Madziu? Niestety to nie wypaliło. Rynek sprzedaży internetowej jest taki już załadowany, że musiałyśmy zmienić swoje plany. No i rozwinęły się bardziej jednak przeróbki krawieckie. Dobrze. I pani co, to ja je zrobię tak... Po prostu wyrównam do tej dłuższej nogawki. Do tej krótszej. Do tej krótszej zrobić? Dobrze, jak pani sobie... Zrobiłyśmy akcję ulotkową. I bardzo szybko przyszli klienci. I w bardzo szybkim czasie miałyśmy już pracy na tyle dużo, że, no, że mogłyśmy prawie że wszystkie mieć cały czas co robić. No i tak się to kręci. Potem zmieniłyśmy lokal na większy. Przedtem była ta działalność na kolejowej, a tutaj jak powstała, no to stamtąd bardzo dużo klientów przeszło tu, nie? I jeszcze ze sobą
przyprowadzają następnych, także, także jest większe to grono. Ta spódnica zameczek. Tu zameczek, ok, dobrze. P.O. Tu założyła. Tu mamy to oko. Tu mam gdzieś kulaczkę. A, dobrze. O, taka. O tyle i taką samą. Dwie spódniczki, skrócenie i zamek. I dwie bluzeczki, dwa skrócenie. No to czyli, czyli to wszystko będzie po 8, wszystko po 8, 32 zł. 32. Można przy odbiorze zapłacić. Dobrze, można przy odbiorze. Tak, można tak. Jak najbardziej. Komis jest prowadzony w taki sposób, że ludzie nam przynoszą te ubranka, tak jak na przykład Maja wyrasta z czegoś, to ja też przywożę swoje rzeczy. I w ten sposób tam naliczamy jakiś tam swój procent od tych ubranek i tak to działa. Jak coś się sprzeda, to wtedy zwrot pieniążków jest. Wózki też przyjmujemy, jakieś rowerki, jakieś takie inne, łóżeczka czy kojce, to też takie większe rzeczy przyjmujemy, jak najbardziej. Wszystko związane z dziećmi. No i tam mamy trochę młodzieżowych, ale to mniejszy zbyt jest, większy zbyt jest na tych malutkich takich rzeczach. A, co tu chodzi? A, duża poduszka. Zobacz! No. Piękna podusia. Ale śliczna, różowa, nie? Zakładając spółdzielnię, wiedziałyśmy, że trzeba będzie być elastyczną. I no Barbara tu jest takim, Basia jest takim głównym filarem. I chodzi o to, że jeśli któraś będzie miała jakiś pomysł na pracę, na zarobienie na siebie i ewentualnie jeśli ktoś mógłby się dołączyć, no to fajnie, robimy to. Jeśli tylko nas stać na poniesienie pewnych kosztów. I właśnie to jest fajne, jeśli się nie ma jakiegoś takiej, jakiejś takiej pracy zamkniętej, skostniałego szefa, który mówi nie, ma wyglądać praca tak i tak, robimy to i to, a potem wali głową w mur, bo nie wychodzi i wzrastają napięcia i stresy. Nie, tu chodzi o to, żeby no właśnie wymyślać, być kreatywnym. O, no, mocno. A i serduszka wyhaftujemy? Tak. Serduszka. Dwie. Okay. O, zobacz, wyskoczyły nam serduszka. I teraz chodź. Czekaj, teraz weźmiemy literkę B. Kartofle niezdrowe. O, no i czyj. Czasami można popracować w domu, czasami można właśnie przyprowadzić dziecko tutaj, no bo mając małe dzieci, no to trudno czasami zostawić ten dom i iść na 8 albo na 10 godzin gdzieś do pracy i nie mieć kontaktu z rodziną, a tutaj no kobiety jednak są związane ze swoimi rodzinami i czasami nie chcą zostawić tej rodziny całkiem i tutaj ta elastyczność w pracy i w wymyślaniu sobie zajęcia, które mogłoby przynieść jakiś dochód, jest bardzo fajną sprawą. Ale rozumiem. Teraz A. Wyszły serduszka? No serduszka, listki, a teraz piszemy imię tatusia. 29 na Iszej. W spółdzielni socjalnej wkład osób, które tworzą spółdzielnię, jest równy. To powoduje, że nie ma też takiej, przynajmniej u nas, takiej psychicznej bariery między szefem, prezesem, a bo jakby wszystkie się czujemy, że no jest to tak nasze i jest o, współodpowiedzialność, jest to nasze. Dlatego ważne, o czym Basia mówiła, żeby do spółdzielni jakby zaprosić osoby, które będą miały podobny pogląd na spółdzielni i na pracę spółdzielni. Wtedy unika się istotnych konfliktów. No jak do tej pory nasze doświadczenia wskazują, że to był dobry wybór. Że te nasze znajome wszystkie osoby, to się daje. No, z rodziną też pracujemy, jest to moja córka. Też się dogadujemy, da się domówić. Nie było jakichś stresowych sytuacji, jakichś takich problemowych. No co tam?
koniec można dać dla babci. O, i babcia teraz będzie naprawiać, tak? Wyrwane przez pieska dresiki. Tak? A już się lepiej czujesz? Nie. Chyba lepiej. Myszka twoja się uśmiecha. Na razie mamy pomysł taki. A nie wiadomo, co wyskoczy, co się znajdzie, jaki pomysł okaże się jakiś taki trafiony za 2 lata, za 5. Ludzie się zmieniają, my się zmieniamy, klienci się zmieniają, rynek się zmienia, wszystko się zmienia. Więc co, ja mam nadzieję spokojnie przepracować do emerytury i mieć na chleb bez stresu, że jutro ktoś mnie zwolni. O, i to wszystko. Jest to pewien stres, nawet duży. Ale jak się u kogoś pracuje, to też jest stres, bo nigdy nie wiadomo, czy ta praca jutro będzie. Nie? To taki, wolę ten pierwszy.